Dzień dobry moi kochani, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przed nami odcinek 6 Tańca z Gwiazdami. Lecimy od razu kochani, są dramy, są dymy, naprawdę grube. Niestety nie miałam jak ominąć werdyktu, kto dzisiaj odpadł, kto został przez social media. Także niestety dotarły do mnie wszystkie spoilery, ale to nic kochani, zaczynamy od początku, skomentujemy sobie wszystkie występy, a później zajmiemy się tymi dramami. Także bez zbędnego przedłużenia jedziemy od razu z pierwszą parą, a pierwszą parą dzisiaj będzie Dagmara Kazimierska i Marcin Hakiel. Właśnie, nie powiedziałam jeszcze, że dzisiejszy odcinek jest w klimacie disco. Także zobaczymy, co nam tutaj pary przygotowały. Pasodoble zatańczy para numer 8, Dagmara Kazimierska i Marcin Hakiel. Początek naprawdę fajny, interesujący, bardzo mi się podobały tutaj ręce pani Dagmary. Ma ona troszeczkę łatwiej ze względu na jej bardzo długie paznokcie i dużo biżuterii. Ja uważam, że w jakiś sposób to pomaga, ponieważ jak mamy te paznokcie, o zobaczcie, ja jestem dzisiaj totalnie goła, także mogę wam przedstawić, że takie palce nie zrobią aż takiego wrażenia w pasodoble, jakbym miała szpiczaste, wielkie pazury i mnóstwo biżuterii. Także tutaj jak najbardziej na plus i bardzo mi się podoba, że właśnie pierwsze wrażenie postanowili tutaj zrobić dłońmi pani Dagmary. Bardzo fajnie to wyszło. No tutaj w sumie im dalej w las, tym gorzej to wygląda. Powiedziałabym tak, fragmenty, w których pani Dagmara używa na przykład tylko rąk, takie momenty właśnie, jak tutaj mieli to odkręcone ręce, wszystko tutaj pasowało, no nie było takie szałowe, ale było poprawne. Ale już fragmenty, gdzie Marcin do niej podchodzi, coś tam chce już zacząć, to mam wrażenie, że pani Dagmara jest bardzo często zdezorientowana. Ona nie do końca wie, co ma robić. Według mnie przyczyną tego jest mała ilość treningów. Nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć. Bo kiedy ktoś jest zdezorientowany na parkiecie, to znaczy, że nie wytrenował to tak, że może sobie włączyć automat i po prostu polecieć. Ja wiem, że to jest trudne dla osób, które nie tańczą na co dzień, ale no bez przesady też z drugiej strony. Za chwilę zaczną się odcinki, w których każda para będzie miała do przygotowania dwie choreografie. Więc przygotowanie jednej choreografii w 5 dni nie jest to łatwe, ale jest to do zrobienia na pewno, żeby z pamięci przelecieć całą choreografię, bo to nie chodzi o to, żeby wytańczyć kroki. Ja właśnie mam wrażenie, że pani Dagmara wytańcza kroki i o, wszyscy zadowoleni. Najgorsze jest to, że faktycznie wszyscy są z tego zadowoleni. Ja bym chciała zobaczyć coś innego niż wow, wytańczą swoje kroki, bijcie mi brawo. To już nie na ten odcinek. Końcówka była ciekawa, powiem szczerze. W ogóle zakończenie bardzo takie właśnie w klimacie paso, bardzo mi się podobało. Ale wiecie, co mi przeszkadza? Że ja cały czas patrzę na panią Dagmarę przez pryzmat tego, że to jest pani Dagmara. Na wszystkich patrzę w takiej samej kategorii. To jest taniec z gwiazdami, tutaj im ktoś lepiej tańczy, tym lepiej. Oczywiście dla mnie. Dla kogoś to może być program typowo rozrywkowy i im ktoś się szerzej uśmiechnie, tym ktoś lepiej wypadł. Oczywiście zależy to od interpretacji. Każdy interpretuje ten program po swojemu, ale no ja interpretuję w ten sposób. Ja bym tutaj chciała zobaczyć dobry taniec i chciałabym, żeby wygrała para, która włożyła w to mnóstwo pracy i która coś nam na tym parkiecie pokazuje. A tutaj niestety u pani Dagmary tego nie widzę. I oczywiście moglibyśmy wziąć pod wzgląd to, że pani Dagmara miała zmiażdżone stopy, że to jest cud, że pani Dagmara w ogóle chodzi.
wszystko super. Tylko wydaje mi się, że tutaj nie o to chodzi. Że jednak powinniśmy od wszystkich tutaj mniej więcej tego samego wymagać. Dagmarko, wiesz co? Ja bym tylko chciała ci przypomnieć, że ten program nazywa się Taniec z gwiazdami. Nie chodzenie z gwiazdami, nie człapanie z gwiazdami. Chociaż jestem lekko rozczarowana, bo myślałam, że jeżeli marsz oparty jest na chodzeniu, to jak ty tu wyjdziesz, to po prostu rozwalisz ten parkiet. I tak, uwaga, to jest twój najlepszy taniec. Tak. Taki człapaniec. Człapaniec. Tak było źle. Uwaga. Konanek, oto Konanek wtargnął na scenę. Dagmara dobrze dokończyła, ale i tak było źle. Ja myślę, że pani Iwonka z takimi nogami by nawet kroku nie zrobiła. Był przepiękny taniec, moment. Przepiękny taniec. Walczymy o pierwsze pani miejsce, Iwonka. O finanse. To nie moja wina. Dlatego tu się może właśnie, kogoś no. Brzuch boli na przykład, a dzisiaj tańczy z nami. No, trudno. No powiem wam szczerze, mi jest niezręcznie. Nie wiem, co bym w takiej sytuacji powiedziała. Jest to niekulturalne. To, co Konan zrobił, ale też z drugiej strony, no jest to poniekąd słodkie, tak? Że on tutaj swoją mamę wspiera mimo wszystko. Ja gdybym była mamą i gdyby mój synek tak za mną się wstawił, no to oczywiście bym mu powiedziała, że to jest niekulturalne. Ale gdzieś tam w głębi serca byłoby mi miło. Także to jest kochane, ale z drugiej strony troszeczkę nie na miejscu tutaj do pani Iwonki tak wyjeżdżać. Pani Iwona oczywiście z jednej strony tutaj się uwzięła na panią Dagmarę. Jest taki, powiedzmy, beef pomiędzy paniami. Ale no do takich komentarzy nie powinno dochodzić jednak. Liczy się wynik. Tutaj to nie mogę się zgodzić. Tutaj mama się zgadzała i tu nie ma dyspensy. Tak, tu siedź spokojnie, synek. Tu nie ma. Proszę bardzo. Kochani, ja myślę, że Dagmara należy do takich osób, że, które cokolwiek by nie zrobiły, to zawsze to będzie efektowne. I jeżeli powiedziała, że niektóre już kroki umie, tak? Że już może to akurat nie były to te kroki. Ale jakieś tam były. Ale ogólnie, słuchajcie, kochanie, wrażenie, jak ona z tą płachtą, jak ona to rozbija, jak on to jej podniósł. No i coś się działo. Wspaniale. Niewątpliwie to był pierwszy uśmiechnięty byk, jakiego widziałem w Korlinie. No. I chcę powiedzieć tak, dobry humor to jest podstawa i to jest bardzo ważne, ale tutaj też potrzebna jest ciężka praca. I wy mieliście bardzo dobrze ułożoną choreografię pod siebie. I tak jak Iwona powiedziała, to był chyba pierwszy taniec. Tylko myślę sobie tak. Braterstwo kolorów. Jak prowadziłem zajęcia w szkole teatralnej w Krakowie, to było ponad 20 lat. Ale wyglądasz młodo jak Krzysztof Ibisz. Ponad 20 lat temu, ale był prawie 90-letni nauczyciel tańca Jacek Tomasik, który nie odpuszczał. I jak wszyscy płakali w szkole, że już nie mogą, to inni dawał im przy port de bras, przy ćwiczeniach taką piosenkę. Trzeba było sobie wybrać inny zawód. Chodzi o to, że jeszcze musi być ciężka praca, a ty masz za duży wpływ na Marcina i mam wrażenie, że zaczynamy od razu z dobrym humorem i tego trochę szkoda. Idealny komentarz pana Tomasza. No po prostu lepiej bym tego nie ujęła. W sposób kulturalny, taktowny. Naprawdę tutaj szapoba. Ja uważam to samo, że tutaj mimo wszystko od każdego uczestnika powinno się wymagać pracy. Tutaj mam wrażenie, że mimo tych wszystkich dolegliwości pani Dagmary, bo ja rozumiem, że ją bolą nogi i w ogóle. Jest to program rozrywkowy oczywiście, ale jednak o tańcu. Tutaj się tańczy. Także ja trochę tutaj jestem już zmęczona, jak komentujemy sobie te odcinki. Jest już 6 odcinek i ja cały czas słyszę o tym, że pani Dagmara ma kontuzję. Ja to rozumiem jak najbardziej, ale to nie powinna być taryfa ulgowa. Bo nikt pani Dagmary tutaj nie zmusił, żeby ona do tego programu poszła. Także trochę mnie to zaczyna naprawdę irytować, bo mamy 6 odcinek i ja naprawdę w wykonaniu pani Dagmary widziałam jeden dobry taniec i to dobry na jej poziomie. A nie na poziomie całej edycji. Szkoda mi pani Dagmarki, oczywiście, szkoda by mi było każdego, kto dostaje takie nieprzyjemne, niemiłe komentarze, ale co tu innego powiedzieć? Zobaczmy punktację. Rafał Maserat. 5. Ewa Kasprzyk. 5. Tomasz Wygoda. 5. Słona Pawlowicz. 4. Osoby, które uwielbiają panią Dagmarkę, dzisiaj pewnie mnie zjedzą, ale no powiem wam, że to jest wysoka punktacja. Wysoka. Naprawdę, 19 punktów za takie coś. Ja bym tutaj widziała, nie wiem, 10,
To jest 6 odcinek i ja naprawdę uważam, że te noty są bardzo miłe, bardzo sympatyczne. Także no nie wiem, co tutaj o tym myśleć, bo z jednej strony nie jest to turniej tańca, ale z drugiej strony jednak jest to program o tańcu. Tutaj się tańczy, tutaj się zdobywa punkty, ktoś wygrywa, także powiedzmy, że jako tako jest to turniej. Ale no dobrze, dostali oni 19 punktów, jak ja bym oceniała. Gdybym miała podnieść plakietkę jako jury, ja bym tutaj podniosła 2. Dziwi mnie w ogóle, że tak rzadko jury podnosi 2. Mówi bardzo krytyczne oceny, a nigdy tutaj się nie pojawi 2, 1, maksymalnie chyba jest 3. Chyba raz tylko pani Iwonka da 2 tutaj pani Dagmarce. Także ja bym ten pokaz oceniła na 2. Po prostu dla mnie jest to poziom pierwszego odcinka, gdzie się dopiero ogląda pary, patrzy się, co nam może para zaoferować. Także no niestety ja tutaj się pozytywnie nie za bardzo wypowiedziałam o pani Dagmarce. Mam nadzieję, że nikogo tutaj nie uraziłam, ale naprawdę powiem wam szczerze, że o ile w pierwszych odcinkach było to takie jest, fajnie, że jest królowa życia w Tańcu z Gwiazdami, o tyle teraz mam wrażenie, że to troszeczkę odejmuje innym uczestnikom. Takie moje przemyślenia, a my jeszcze przejdziemy sobie do ocenienia stylizacji. Paso Doble to jest Hiszpania, Corrida, Torador. Tutaj wszystko mamy, tylko troszeczkę mam wrażenie, że ta suknia pogrubia panią Dagmarę. A szczególnie ten gorset. Czerwień bardzo mi się podoba, w ogóle spódnica, klasa. Ruszała się, pani Dagmarka mogła ją wykorzystać właśnie w choreografii. Ale ja bym tego gorsyciku tutaj nie dawała, tylko przeszłabym normalnie czerwonym materiałem do góry. Bo troszeczkę tutaj za dużo cielistej siateczki. Mam wrażenie, że cielistą siateczkę to możemy sobie dać, kiedy mamy szczuplutką dziewczynę. A tutaj ja bym się czuła troszeczkę skrępowana na miejscu pani Dagmary. Ale może jej ta suknia się podobała, kto to wie. Jeśli chodzi o pana Marcina, to tutaj wszystko się zgadza, jest to Rador, fajne kolory. Tutaj nic więcej wam nie powiem, wszystko tutaj pasuje do siebie. Bardzo mi się podoba ten akcent we włosach pani Dagmary i podobają mi się kolczyki. Wiecie dlaczego? Bo to są chyba kolczyki pani Dagmary, z tego co mi się wydaje. Tak jak ją kojarzę zawsze, to nawet w tych wielkich kolczykach zawsze występuje. Także pasują tutaj idealnie i jeszcze jest taki akcencik typowo, taki osobisty. A my przechodzimy do następnej pary. Przed nami Maciej Musiał, Daria Syta. Mam nadzieję, że przygotowali coś super dla nas. Sambę zatańczy para numer 12. Maciej Musiał i Daria Syta. Ho, 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 ho. Powiem wam, że to jest pierwszy występ, który robi takie wow u mnie, jeśli chodzi właśnie o Macieja i Darię. Cała koncepcja tego pokazu bardzo mi się podoba. Ta tablica, która później została rozerwana, Daria weszła, włosy Darii, które tutaj w ogóle są wszędzie. No i oczywiście Maciej, jak on stanął, bardzo mi się to podobało, było to tak pewne. Tak jak Macieja gdzieś tam zawsze kojarzę z takich niepewnych pozycji, tak tutaj po prostu stanął. Cool. To mi się bardzo podobało. Jest to chyba druga samba dopiero, a pojawiły się już zygzaki. Zygzaki to jest w ogóle bardzo trudna figura. Wprowadza się ją troszeczkę później, jak dojdziemy do jakiejś kategorii wiekowej albo zdobędziemy jakąś klasę. Więc naprawdę szacuneczek, że ona tutaj się pojawiła i że Maciej ją ogarnął. To nie jest naprawdę takie łatwe. Powiem wam, że ja jako mała dziewczynka po prostu nie mogłam się doczekać momentu, w którym trener w końcu powie: możecie tańczyć zygzaki. Także to był przeze mnie naprawdę bardzo wyczekiwany moment. A później jak już te zygzaki miałam, to maksymalnie chciałam 3 i nie więcej. Pamiętam, jak w poprzednim odcinku przyczepiłam się do piosenki, jaką wybrał pan Krzysztof, jak i wykonania, wszystkiego, wszystko tam mi się nie podobało. I zobaczcie, ile tu jest rytmów.
Tu jest tyle brzmień, wszystko jakby w jednym momencie i to jest samba. Dla mnie to jest samba. Oczywiście jest to kwestia gustu, ale dla mnie właśnie to jest taka prawdziwa muzyka do samby, gdzie się dużo dzieje, gdzie jest dużo instrumentów. Sama ta piosenka Gasolina kojarzy się bardzo z sambą. Jest ona tak typowo rytmiczna właśnie pod sambę. Także bardzo się cieszę, że tutaj dostali taką piosenkę. Jeśli chodzi o momenty takie typowo sambowe, to delikatnie przeszkadza mi wiotkość nóg Macieja. To jest coś, co mam wrażenie, że on miał już od początku programu. Po prostu ma taki styl tańczenia. Ale no tutaj w sambie, ty bardziej przy takim rytmie, chciałabym, wiecie, jak właśnie rozpoczął tą sambę, tak puf, te nogi postawił i to było takie mocne, to chciałabym w każdym kroku właśnie widzieć taką mocną postawę. A jak na przykład ten, czyli walki sambowe, to miałam wrażenie, że delikatnie te stopy są takie... luźno stawiane, a chciałabym zobaczyć takie naprawdę w punkt i wtedy, wiecie, mocną pracę kolan i bioder. Ale oczywiście zaznaczam, że jest to bardzo trudne i mi samej często to nie wychodzi. Zakończenie bardzo fajne. W ogóle mam takie fajne wrażenie. Jeśli chodzi o cały pokaz, miał on w sobie tyle energii, że mi ją po prostu zaraził mnie tą energią. Także ja jako tutaj naczelna ulubienica samby jestem usatysfakcjonowana totalnie. Macieju, Dario, moja szkoła samby jest bardzo prosta. W sambie nie możemy grać, że jesteśmy dzicy, tylko musimy być dzicy. I był dziki? Dla ciebie był dziki. Dla mnie troszeczkę widziałem, że grałeś, że jesteś dziki. Muzyka na pewno ci pomogła. Samby trzeba tańczyć tak w pełnym gazie. W pełnym gazie u was była trochę taka gazolina. No proszę, Ewa, uśmiała się, ja zobacz. Będę, że to mnie porwało. To no. Mnie absolutnie porwało. I chyba oglądasz naprawdę. Ja powiem, że... Nie, słuchajcie, ja powiem tak, że to jest taki łobuz, że ja bym bardzo chętnie też zakręciła się z tobą. Zagraj kawałek, zagraj, Tomek. Ja tutaj totalnie się zgadzam z panią Ewą. W ogóle nie rozumiem pana Rafała. Dla mnie była pompa na całego, naprawdę w końcu to była samba w sambie, taką jaką ja lubię. Bo oczywiście może być samba delikatniejsza, taka bardziej smooth, ale dla mnie oni naprawdę dali tutaj czatu. Także troszeczkę tutaj nie rozumiem, o co chodzi panu Rafałowi, ale na szczęście koło niego siedzi pani Ewka i tutaj czuwa. Ja uważam, że to była absolutnie piękna scena, ale aktorska i całkiem niegłupie, niezłe kroki. Natomiast za mało bansingu i cała samba na paluszkach, Macieju nie, ale mam wrażenie, że jesteś tak zdolnym aktorem, że jajko mógłbyś zagrać. Spróbuj. A my, kochani, przed punktacją jeszcze powiemy sobie, co nieco o strojach, no i co ja tu mogę powiedzieć. Było rewelacyjnie. Dla mnie tutaj wszystko grało. I kolor sukienki, i krój sukienki, i włosy Darii. I jeśli chodzi o strój Macieja, no to ja nie wiem, czy ja się uparłam. Mam wrażenie, że po prostu nie lubią Macieja stylizować. Ani mu nie wymyślają żadnych fryzur, ani żadnych bardziej skomplikowanych strojów. Może tak prezentuje się najlepiej, kto to wie, tylko styliści i on sam. Ale no ja chętnie chociaż w jednym tańcu zobaczyłabym go w czymś innym, niż takie, wiecie, standardowe stroje do każdego tańca. No i te rozpuszczone, roztrzepane włosy. Nie wiem, jakoś mi osobiście przeszkadzają, ale tutaj nie mogę narzekać, bo całość jako para wyglądali po prostu prześwietnie. Bardzo mi się ten pokaz podobał i myślę, że oceniałabym go na... ósemeczkę, bo gdyby były jeszcze mocne nogi, to wtedy by dostali ode mnie 10. Rafał Maserat. 7. Ewa Kasprzyk. 9. Tomasz Wygoda. 8. Iwona Pawlowicz. 6. Powiem wam, kochani, że troszeczkę jestem zdziwiona. Niska punktacja, dla mnie troszeczkę zaniżona. Ta szóstka od pani Iwonki to w ogóle nie wiem, co tutaj robi. Mi się bardzo podobało. Były naprawdę ciekawe rozwiązania choreograficzne, a chyba nikt o tym nie wspomniał. Zrobili show, mnie osobiście porwali. Panią Ewkę też. No i to myślę, że jest najważniejsze. A przed nami, kochani, następna para, Roxy Węgiel, Michał Kazin w tańcu współczesnym. Powiem wam, że ja naprawdę odliczałam odcinki do tego, żeby w końcu oni zatańczyli tańc współczesny. Ja już to widziałam. Ja chcę po prostu, żebyście wy to zobaczyli. Taniec współczesny zatańczy para numer 5. Roxy Węgiel i Michał Kassin.
ja tutaj tak przerwałam, w sumie sama nie wiem po co. Chcę tylko powiedzieć, że ja to bym mogła się od nich uczyć, naprawdę. Tym bardziej, jeśli chodzi o taniec współczesny. Moje gusta ten pokaz trafia tak, że ja bym go oglądała dzień i noc. Oczywiście rozumiem, że niektórzy mogą powiedzieć, że to jest takie wulgarne, niesmaczne, ale według mnie to jest w ogóle inny poziom. To jest w ogóle, to się tutaj nie nadaje do tego programu, tylko powinno gdzieś iść na jakieś, nie wiem, mistrzostwa, coś. Dla mnie to właśnie tak wygląda. Ja nawet tutaj technicznie, no to ja się nie wypowiem, bo ja z tańcem współczesnym mam mało wspólnego, ale mogę powiedzieć jako widz, że ja po prostu szczękę zbierałabym z podłogi, gdybym tam była. Pokuszę się o stwierdzenie, że jest to najlepszy taniec dotychczas w tej edycji. Dla mnie to jest magia. Widzimy tutaj w ogóle Roxanę w przeróżnych paletach emocji. Głównie jest to takie, wiecie, rozżalenie, takie wkurzenie, ale naprawdę jestem pełna podziwu, że wyciągnęła ona z siebie takie pokłady emocjonalne, naprawdę. No ja chyba tutaj nie muszę nic komentować. Ja nawet nie wiem, brakuje mi słów, po prostu. Ja bym chciała to oglądać dzień i noc, naprawdę jeszcze ta końcówka. Roxi, tutaj stojąc, robię pokłon w twoją stronę. To było fantastyczne, oparte na emocjach. Dziękuję, na akrobatyce, po prostu chodź się przytulimy. Ja teraz chcę wiedzieć. Pokazaliście bardzo duży zakres i siły, od delikatności do dzikości, do subtelności. To było, ale co było najważniejsze, że za każdym razem, nawet w sile, byliście bardzo subtelni, wyważeni i nie było jakby takiego uderzenia, które byłoby przemocowe. Bardzo dbaliście o siebie. I to, co zrobiliście, to nie był popis. Ja uważam, że znaleźliście swój indywidualny podpis. Zdrowe, obłędne, wyzwolone, byliście jak glony, jak nie wiem, jak po prostu wszystko, wszystkie emocje przeczytałam, wszystkie te napięcia, te odbicia, to po prostu była, można powiedzieć, taki taniec jakby połączony ze sztuką walki. Taniec współczesny. I taniec współczesny. Raz ja po prostu zrobię ukłon z tego miejsca. No ja, kochani, nie wiedziałam tu jakich słów użyć, ale pan Tomasz idealnie to podsumował. Ja się totalnie zgadzam z tym, co powiedziała pani Iwonka, pan Tomasz. Dla mnie był to po prostu poziom, nie nawet poziom, 100 poziomów wyżej. Gdyby to było zrobione w sposób taki, wiecie, wzruszający, taki delikatniejszy, to płakałabym jak bober, naprawdę, tutaj przed wami siedząc. Ale było to bardziej w takim klimacie spicy, także nie jestem taka wzruszona, wiecie, do łez, ale jestem zachwycona. Mi jako tancerce, jak to oglądałam, po prostu to sprawiało przyjemność. Ja tutaj, wiecie, nie skupiałam się na tym, odkręciła tą nogę czy nie odkręciła. Tylko po prostu oglądałam, jakbym przyszła do teatru i oglądała sztukę. Kompletnie nie chce mi się wyłapywać błędów i naprawdę uważam, że w tym tańcu Roxana się tak wykazała. Pokazała się od strony takiej bardzo dojrzałej, naprawdę... No jestem po prostu w szoku, kochani. Jestem w szoku, nie wiem co powiedzieć. Ja oceniałabym ten pokaz na dychę. Jakby było więcej, to i stówę. 1000. Naprawdę największą liczbę, jaką bym mogła podnieść, to bym podniosła. Rafał Maserak. Śmiało na stojąco 10. Ewa Kastrzyk. Tomasz Wygoda. 10. Iwona Pawłowicz. 10. No kochani, gdyby tu ktoś dał 9, to naprawdę
ukrzyżowałabym chyba. A my sobie jeszcze, kochani, powiemy króciutko o strojach. No ja tu nie mam nic do dodania. Ostatnio wam mówiłam, że przeszkadzały mi skarpetki u Macieja i dużo osób pisało mi, które tańczyły wcześniej tańc współczesny, że skarpetki są jak najbardziej okej. I w ogóle są nawet czasem lepsze niż bose stopy. Ale tak totalnie w mojej opinii muszę wam powiedzieć, że ten taniec oglądało mi się lepiej, też ze względów takich estetycznych, bo dla mnie jak ktoś tańczy tańc współczesny, to okej, tak jak mówicie, jest to jak najbardziej profesjonalne, nic nie ujmuje osobie, która tańczy w skarpetkach, ale mi osobiście się tak podoba, jak ludzie tańczą tańc współczesny na boso. Także tutaj naprawdę byłam spełniona, jak widziałam to, Boże, zabrzmiałam jakaś fetyszystka, kompletnie tak nie jest, tylko po prostu podoba mi się, ja przynajmniej przyzwyczaiłam się do takiego obrazka, że jak widzę tańc współczesny, to widzę po prostu tancerzy na bosych stopach. I oczywiście na przestrzeni czasu mogło się to zmienić, ale bardzo mi się podobało, że tutaj właśnie Michał na przykład nie miał skarpetek, czy tym bardziej Roxana. Jeśli chodzi o całą stylizację Roxany, no to wygląda to bajecznie. Sama suknia jest sexy, ale też z drugiej strony ma taki wiatr w postaci tego, wiecie, tych falban na dole. One dodają właśnie takiego powiewu. Rozpuszczone włosy, które nie są zbyt długie, nie obciążają Roxanę optycznie, tylko jest zrobiony z nich taki chaos, który właśnie dodaje takiej sensualności temu pokazowi. No, nie mam się tu do czego przyczepić, po prostu. Jeśli chodzi o koszulę, kamizelkę, kawałek materiału, który ma na sobie Michał. Przód w ogóle wygląda bosko. Tył może nie siedzi gdzieś tam mi osobiście, ale no jest jak najbardziej pomysłowy. Ja tego jeszcze wcześniej nie widziałam, żeby tancerz miał, wiecie, takiego X-a. Tu miał z przodu właśnie taką a la kamizelkę. No jest to jak najbardziej pomysłowe. Też Michał ma taką budowę ciała, że mam wrażenie, że on cokolwiek by nie założył, to by wyglądało fajnie. Także cieszę się, że tutaj kombinują, no ale najbardziej to się cieszę z tych bosych stóp. A przed nami, kochani, następna para, Aleks Mackiewicz, Izabela Skierska w sambie. To kolejna samba, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku. Nie wiem, skąd się wziął taki pomysł, żeby nagle wciskać tyle samb, gdzie przez 4 odcinki w ogóle nie widzieliśmy żadnej samby, ale może jest to właśnie ze względu na to, że samba jest dosyć trudnym tańcem latynoamerykańskim, ale chętnie oczywiście zobaczę tutaj kolejną sambę. Sambę zatańczy para numer 11, Aleksander Mackiewicz i Izabela Skierska. Zmienimy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Wy wiecie, że ja wykonania pana Aleksa bardzo lubię jego styl poruszania się, ale ta samba wydaje mi się bardzo sztywna w wykonaniu pana Aleksa. Nie wiem czemu, czy to stres tak poszedł. Mam takie wrażenie, że każdy ruch jest wykonany nie na 100%, wiecie, nie jest taki elastyczny, tylko jest wykonany fajnie, bo pan Aleks w ogóle ma moc w ciele, ale nie jest on taki wykończony, tak jak wcześniej pan Aleks właśnie miał w zwyczaju tutaj nas zadziwiać tą elastycznością też. Tak tutaj nie wiem, mam wrażenie, cokolwiek by nie robił, jak robił nawet rolę, gdzie rolę to już w ogóle jest high level. Nie wiem szczerze, co one tu robiły, mnie osobiście bardzo by zestresowało, jakbym była gwiazdą, więc pan Aleks sobie i tak super z nimi poradził. Ale reszta, kurczę, nie wiem, mam wrażenie, że pan Aleks miał troszeczkę lepsze występy za sobą. Mam takie wrażenie, jakby gonili troszeczkę za muzyką. A mimo wszystko pan Aleks tutaj jest uśmiechnięty. Ja nie wiem, jak pan Aleks to robi, naprawdę.
W sambie ważne jest to, żeby przejść do przodu, żeby jednocześnie też pracowały biodra, czyli żeby była akcja bouncingowa. Do tego jeszcze dochodzi akcja pelvis tilt, czyli akcja przepony. I to jest, nie da się ukryć, roller coaster dla takich amatorów jak ty. I ty sobie z tym roller coasterem świetnie poradziłeś. To, że ty odważnie idziesz w przestrzeń, to my już wiemy. To, że biodra ci zawsze pokazują kierunek i całe ciało podąża w wielkiej spójności i odwadze. I to jest spójne z twoją twarzą, z uśmiechem, z pewnością. I to, że ty wystawiłeś w tym momencie jeszcze Izę pięknie w tańcu i potrafiłeś ją zaprezentować, ale najważniejsza rzecz. Rzadko widzę w choreografiach, które mogą pomagać albo utrudniać, ale ty zacząłeś od solówki. Czyli to jest to, co często tancerze zawodowi robią, zrobiłeś to świetnie. Brawo. Samba często jest killerem, ponieważ tam jest tyle akcji, mało tego. W sambie jest cała plejada różnorodnych rytmów. Nie wiem, czy ty wiesz, ale to już wie Iza. Ty pierwszy raz naprawdę, znowu drodzy Państwo to powiem, w historii Tańca z Gwiazdami miałeś różnorodne rytmy i na quickie, i na slowy. Iza ci powie, tam jest 9 czy 10 rytmów i ty to wszystko zrobiłeś. Wow! Faktycznie powiem Wam, że ja tutaj się skupiłam na tej sztywności, a przecież Pan Alex zatańczył tyle rytmów. Kompletnie nie zwróciłam na to uwagi. Faktycznie w sambie mamy różnorodność rytmów. W sambie jedną figurę możemy zatańczyć slow a slow, quick, quick, slow, slow, quick, quick, raz, dwa, trzy. Po prostu tych rytmów jest mnóstwo. Ja tak się dokładnie temu nie przyjrzałam, ale jeśli faktycznie Pan Alex zatańczył różne rytmy, to naprawdę ukłon w stronę Pana Alexa, bo to nie jest łatwe dla tancerzy, a co dopiero dla gwiazdy. Rafał Maserat. 9. Ewa Kasprzyk. Yo, yo. Tomasz Wygoda. Za solówkę. Iwona Pawlowicz. 9. Dostaliśmy 2 dziewiątki, 2 dziesiątki. Gdybym ja miała podnieść plakietkę, myślę, że musiałabym jeszcze raz zobaczyć ten pokaz. Ale tak na świeżo dałabym tutaj 8, bo według mnie mimo wszystko troszeczkę tutaj sztywniutko było. Ale ogólnie sposób poruszania się pana Alexa zawsze się jakoś broni. Także tutaj w ogóle mnie nie dziwi ta wysoka punktacja. A my, kochani, jeszcze musimy sobie powiedzieć co nieco o strojach. No i powiem Wam tak. Jeśli chodzi o sukienkę Izabeli, to ona jest typowo w klimacie Rio de Janeiro. Te pióra na pupie w ogóle są typowo sambowe. Kolory też są takie żywe. Mam wrażenie, że pan Alex miał już tą koszulę na sobie. Czy to prawda? Czy mi się tak jakoś ubzdurało? Mogą mi się mylić już te wszystkie koszule. Nie zważając na to, przeszkadza mi tutaj delikatnie kolor. Bo fajny krój, bardzo mi się podoba, że pan Alex na przykład nie ma długich rękawów. Fajnie, że tutaj ma taki 3/4 rękaw. Ale ten neonowy kolor troszeczkę mi tutaj nie siada. Ja bym tutaj poszła w jakieś bananowe odcienie, takie jakie Izabela tutaj ma na piórach. Także kolor koszuli troszeczkę mi tutaj nie pasuje, ale sukienka Izabeli nadrabia, bo jest typowo sambowa. A my przechodzimy do następnej pary, przed nami Anita Sokołowska i Jacek Jeszka. Zobaczymy, co nam tutaj przedstawią. Czacze zatańczy para numer 10. Anita Sokołowska i Jacek Jeszka. Niestety ta kamera poszła, że nie widziałam łoków w czaczy, bo dosyć długie było rozpoczęcie, takie wiecie, w ogóle niezwiązane z czaczą. Tutaj mamy disco i ja rozumiem ten klimat, ale dla mnie troszeczkę za dużo tutaj było właśnie tych elementów takich disco. Fajnie jakby tak zaczęli i później właśnie przyszli do jakiejś czaczy, bo po takim długim momencie dopiero przechodzimy do czaczy i jeszcze kamera tak tutaj poszła, że w ogóle nie widziałam nóg pani Anity w tych łokach. Także mam nadzieję, że za chwilę będziemy w stanie sobie ocenić jakąś technikę.
Tutaj przeszliśmy już do typowo kroków szczaczy i mam wrażenie, że przez to szybkie tempo, przez ilość kroków i to, jakie one są skomplikowane, pani Anita troszeczkę tutaj nie wykańcza tych ruchów. Jak właśnie widzieliśmy te dłonie, to one tak poszły do tego momentu i już wróciły. Zamiast wykończyć totalnie te ręce, to właśnie one były takie, troszeczkę bym powiedziała, niechlujne. I przez to w ogóle cały movement ciała jest w takim pośpiechu. Przynajmniej mi jako widzowi właśnie się tak wydaje, że pani Anita się wszędzie spieszy i nigdzie nie zdąży być tak na 100%. Mam wrażenie, że tutaj oni się skupili w 90% na takich akrobatycznych figurach i to troszkę mi przeszkadzało. Miałam wrażenie, że te momenty z czaczy były robione takim przelotem, żeby szybko je odbębnić i znowu dać jakąś fajną, akrobatyczną figurę. I trochę mi tej czaczy tutaj zabrakło, bo jakby mieli oni tańc współczesny, to fajnie, to właśnie im więcej takich akrobatycznych figur mam wrażenie, tym lepiej. Ale jak tutaj mówimy o czaczy, to powiem wam szczerze, że ja tutaj usatysfakcjonowana tą techniką nie byłam. Brakowało mi mocnych nóg u pani Anity, jakieś biodra mogły się pojawić, ja tutaj za dużo nie widziałam z takich rzeczy. Mam wrażenie, że oni tutaj na treningu za bardzo się nie skupiali na tych technicznych aspektach. Zobaczmy, co powie na to jury. Za show piękne, natomiast w fragmentach czaczy nie byłaś na swoich nogach, tylko byłaś na rękach Jacka. No właśnie, tutaj totalnie się zgadzam z panią Iwonką. Mam wrażenie, że pani Anita przez to, że nie stała na własnych nogach, to właśnie mi się wydawało, że te nogi były, wiecie, takie troszeczkę wiotkie. Także faktycznie tutaj tak samo bym podsumowała. Momenty z czaczy dla mnie średnie, ale akrobacje bardzo wysoki poziom. I ja bym tutaj oceniła tą czaczę na 6, bo uważam, że naprawdę lepsze show dawała pani Anita i przy okazji była technika. Pamiętacie poprzedni odcinek, gdzie się wzruszyłam ze względu właśnie na technikę, a nie ze względu na całą otoczkę. Także ja tutaj bym chciała połączenie techniki i tych wszystkich wychyleń, wyskoków, wszystko okej. Tylko niech będzie przy tym super technika. Troszkę. Ale bezpiecznie. Bezpiecznie, bo cię trzymał. Proszę bardzo. Wy nas przyzwyczailiście do tego, że jest zawsze bardzo wysoki poziom i to jest oczywiście cudowne, co dzisiaj zrobiliście. Ja pójdę za tym, co powiedziała Iwona. Tam były takie jakby przestoje, jakby nie było takiego osadzenia w nogach i takiej pewności. Były takie momenty, jakby trochę tracilibyście energię, ale oczywiście partnerowania były cudowne. Ja bardzo dobrze wiem, bo czym się kieruje ten program. To jest rozrywka. Zrobiliście naprawdę takie show, które ja uwielbiam. Ale dzisiaj jestem jako tu juror i muszę ocenić to, co zatańczyliście na parkiecie, jak zatańczyliście. I teraz państwa i kolegów trochę zaskoczę, ponieważ od was trochę więcej musimy wymagać, bo sami sobie podnieśliście i zabrakło mi napięcia w waszych rękach, szczególnie u ciebie, no bo oczywiście zwracam się do Anity. Zawsze dłoń w tańcu musi mieć napięcie w środkowym palcu, ale nie do góry, tylko do dołu. I to jest jakby dalsza jakby część ruchu naszej ręki i to jest podkreślenie. Tego mi zabrakło. Rafał Maserat. 8. Ewa Kasprzyk. 10. Tomasz Wygoda. 9. Iwona Pawlowicz. 8. W rezultacie otrzymaliśmy 35 punktów. Powiem wam szczerze, że tutaj mnie troszeczkę zdziwiła ta 8 od pani Iwony. Myślałam, że pani Iwona poleci troszeczkę niżej ze względu właśnie na to, że nie były dopracowane te momenty z czaczy, a tutaj mamy 8. Czyżby poziom techniki się obniżał z każdego odcinka? Jeśli chodzi o Anitę i Jacka, to jeszcze musimy sobie opowiedzieć o ich strojach. I mimo, że dostaję troszeczkę oczopląsę, jak na nich patrzę, bo jest tyle cekinów, ale no co jak co, broni się to, wygląda to bardzo ciekawie, jest w klimacie disco, też włosy pani Anity są bardzo w takim klimacie. Gdybym ja tutaj ustalała stylizację, to może pokusiłabym się o białe buty dla pana Jacka, bo wydaje mi się, że w jego outficie jest troszeczkę za dużo kolorów. Mamy złoto, mamy biel i jeszcze na końcu te czarne buty. I ja bym tutaj może spróbowała właśnie dodać białe i byśmy mieli u góry złoto, na dole biel. Myślę, że to by się obroniło. Ale poza tym nie mam żadnych uwag. Podobają mi się te stroje. Naprawdę w tej edycji mam wrażenie, że te stroje są wyszukane, dostosowane do gwiazd, także naprawdę super.
A przed nami, kochani, następna para, Krzysztof Szczepaniak, Sara Janicka, i oni w tym odcinku pokażą nam również taniec współczesny. Taniec współczesny zatańczy para numer 3, Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka. Times I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away with driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to move, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall. No powiem wam tak. Na szczęście tutaj wykon piosenki jest moim zdaniem śmieszny, bo płakałabym drugi raz, słuchajcie. Naprawdę. Przepiękne wykonanie. Oczywiście tańca. Żeby nie było. And you're not here to get me through it all. I'll let my guard down. Then you pull the rug. I was getting caught. I used to be someone you love. And I tend to close my eyes when it hurts sometimes. I fall into your arms. I say it's up till I come back around. From now the day bleeds into nightfall. And tonight me through it all. I let my guard down and then you pulled the rug. I was getting kind. I used to be someone you love. Jednak się troszeczkę wzruszyłam. Delikatnie, pici, pici. No nie wiem, jak to skomentować, powiem wam szczerze. Po pierwsze, nie znam się na tańcu współczesnym. Nie wiem, czy tu robili jakieś błędy, czy ich nie robili. Ale ja kupiłam ich historię. Powiem wam, że sam przekaz historii był nawet lepszy niż u Michała i Roxy. Może nie było tyle efektownych momentów, ale ja po prostu... nie wiem. Oni płynęli w tym wszystkim. Tak, po prostu jedna figura przechodziła w drugą. Ja widziałam tutaj taki konstans tego wszystkiego. I oczywiście ogromny sens. Ja widziałam naprawdę, tak jakby używali po prostu mowy do przekazania informacji. Naprawdę, to było świetne. I znowu bose stopy. Bardzo mi się to podoba. Słuchajcie, ja nie mogę oglądać chyba tańców współczesnych, bo niektórzy wiedzą, co się działo ze mną w tamtym tygodniu. Jak już usłyszałem pierwszą nutę tego utworu, to miałem ciary na plecach, a wasz taniec odebrał mi teraz głos. Byliście tak natchnieni, tacy pełni poezji, tacy delikatni, tacy w sobie, że też mi zabrakło już głosu. Ja teraz odzyskam ten głos. Było to od początku bardzo spójne, delikatne, księżycowe, jakby wam się to przyśniło, albo nam jakby się to przyśniło. I tak pięknie też to zakończyliście. Super partnerowania, piękny przepływ energii, piękne rozluźnienia, wyskoki, wtopienie. Chociaż na samym początku usłyszałem pierwsze przejście, jak uderzyłeś stopami, sobie pomyślałem, czy będziesz traktować podłogę bo bardzo ja, łagodnie. To ja tupałem. To ty tupałeś? Tak, ja przepraszam, bierze to na siebie. Krzysztof, ja mam, wiesz, taką zasadę w tańcu, że rzeczywiście obserwuję was zawsze pod kątem technicznym. Jak ktoś źle tańczy, to ja czuję, jakbym tu miała, wiesz, pineski na tym krzesełku. I tak patrzę, i się przyglądam, i się tak krzywię, i tak, o Matko Boska. A jak jest coś, co w ogóle mnie nie interesuje, sprawa techniczna, to po prostu ja oddycham razem z tobą. I taki to był twój taniec. Ja po prostu oddycham. Po wypowiedziach jury również widzimy, że im się bardzo podobało. No dziwne by było, jakby komuś się to nie podobało. Dla mnie to było bardzo przyjemne dla oka, na bardzo wysokim poziomie, też aktorskim. Pamiętam, jak Krzysiu przyszedł do programu i ja się śmiałam, że ale śmieszny pan. A tutaj totalna drama i takie wczucie się, naprawdę szok. Jestem pełna podziwu, bo mimo, że to oczywiście jest aktorzenie, to miałam wrażenie, że to nie było udawane. I to jest najpiękniejsze, że wiecie oczywiście, że to jest udawane.
To nie dzieje się na serio, oni na serio się nie kłócą, nie przeżywają jakichś smutków, ale to jest tak wykonane, tak zagrane, że ja w to wierzę. Ja po prostu wierzę w to, co oni przed chwilą zatańczyli. Tyle powiem. Zobaczmy na punktację. Rafał Maserak. 10. Ewa Kasprzyk. 10. Tomasz Wygoda. 10. Iwona Pawłowicz. 10. No i kochani, kolejna 40 w tym odcinku. Powiem wam szczerze, bardzo mocny odcinek. Nie pod względem punktacji, ale pod względem poziomu. Także w ogóle mnie ta 40 nie dziwi. Ja bym podniosła 10, 100, cokolwiek. Tak jak było u Michała i Roxy. Ja bym podniosła po prostu najwyższą notę, jaka by była na stole. Naprawdę, było to przepiękne. Wzruszyło mnie, mimo wykonu piosenki, który dla mnie odebrał po prostu magii. Ale mimo wszystko, pięknie. Przepięknie. A jeśli chodzi o stroje tej pary, to dla mnie jest to spełnienie marzeń. Naprawdę, tak jak pamiętam, mówiłam w tańcu współczesnym u Macieja, że brakuje mi zwiewnej koszuli. Wysłuchali mnie. Dostałam zwiewną koszulę, dostałam cały outfit zwiewny. I Sara, po prostu Sara wygląda jak taka wróżka, w ogóle taka piękna z niej kobieta, ja już to powtarzam 10 razy. I Sara była zwiewna, i Krzysiu był zwiewny. Po prostu to wszystko było takie oddychające, takie wietrzne, przyjemne. Także te stylizacje jak najbardziej tutaj na plus dla nich bardzo im pomogły. No i byli na boso, co mi osobiście się bardzo podoba. Zaraz mi wstawicie na jakąś stronę dla fetyszystów. Ale naprawdę, no tutaj muszę powiedzieć, jest to jeden z najlepszych outfitów tej edycji. Uważam, że jest tak dostosowany do tego tańca, tak dostosowany do piosenki, do wykonu tego tańca, całej aranżacji. Ja po prostu jestem w szoku. Pokłony dla stylistów, naprawdę kawał dobrej roboty. Dla mnie tutaj wszystko pasowało. A przed nami ostatnia para w tym odcinku. Ich się robi tak mało. Mam wrażenie, że minęła dopiero połowa odcinka i za chwilę kolejne 6 par. A tutaj już kończymy odcinek. Tango zatańczył dla nas Julka Kuczyńska Ma Fashion i Michał Danilczuk. Tango zatańczy para numer 7. Julia Ma Fashion Kuczyńska i Michał Danilczuk. Początek bardzo widowiskowy. Mam wrażenie, że Julka ma minę. Ja znowu do tej miny się przyczepiam, słuchajcie, przepraszam, ale nie mogę. Julka ma minę, jakby była na wakacjach. Ona po prostu trzepnęła w ten stół i... Nic się nie stało, dzień jak co dzień. Ale jeśli chodzi o takie momenty typowo tangowe w ramię, no to muszę wam powiedzieć, jestem pełna podziwu. Julce bym troszeczkę tutaj tą szyję wzięła do góry, żeby ona tak nie spadała w dół, ale ogólnie Julka trzyma się po swojej stronie, a choreografia jest bardzo szybka. Także to też nie jest takie łatwe. Akcenty ma, na przykład tak jak do siebie mieli ten akcent, wszystko w punkt. No muszę powiedzieć, dobra robota. No ale ta pozycja, muszę już tutaj wtrącić, że jak wchodzimy w ramę, to ta pozycja powinna być clean. Tutaj powinna nas ramię wyciągać, a nie robić taką pozycję. Rozumiem, że to było po takiej akrobatycznej figurze, ale no jak wchodzimy w ramę, to postarajmy się nie robić po prostu takich przykurczy, bo to wygląda źle. Nie, no tutaj naprawdę wszystko super. Tylko ta mina
Naprawdę mi bardzo przeszkadza ta mimika, tym bardziej, że tutaj mamy tango. Tu już bym wolała, żeby ta mimika w 100% była taka zła, niż była taka wypoczynkowa. Chill. Ja sobie tylko tutaj latam po stole. No nie chcemy tego. Chcemy zobaczyć klimat tutaj tanga, tym bardziej, że mamy tango. To nie jest samba. W sambie powiedzmy, żeby się jakoś sprzedało, jakbyśmy po prostu się uśmiechnęli, ale tutaj chcielibyśmy zobaczyć jakieś emocje, jakiekolwiek. Julia, widzę, że taniec w parze, w kontakcie z Michałem naprawdę sprawia ci dużo przyjemności. Ono lepiej wygląda niż to, co tańczysz solo. Zabrakło mi takiego troszeczkę ogrania aktorskiego. Moja koleżanka po fachu tutaj po lewej mojej stronie może by kilka wskazówek jakichś fajnych tobie dała. Ja chcę docenić, bo w dotychczasowych odcinkach i w tańcach brakowało mi czasami u ciebie takiego ostrego spojrzenia, wykończenia punktu. I po raz pierwszy dzisiaj w całym przebiegu choreograficznym ty to jakby znalazłaś, uzupełniłaś, odzyskałaś, zrobiłaś i ja za to jak w rozwoju i w całym procesie jestem wdzięczny, bo po raz pierwszy to się udało uzyskać. Pan Tomasz powiedział totalnie coś odwrotnego niż ja przed chwilą powiedziałam, także no nie zgadzam się z tą opinią. Nie wiem naprawdę skąd ona się wzięła, no bo ja tutaj nic nie widziałam, kompletnie nic. Ja, Julio, wyjątkowo się nie zgodzę, bo trochę jakbym oglądała inny spektakl. Cały początek, cudownie, byłam zauroczona na tym stole, co tam się działo, po prostu show, must go on, rewelacja. Natomiast zgodzę się z Rafałem tu w jednej kwestii. Coś jest z tobą, muszę ci to powiedzieć, żebyś popracowała na tym. Jak kiedyś tańczyłam z Rafałem, pamiętasz rumbę do Michała Bajora? Cały czas o nie pamiętam. Ale naprawdę pamiętaj, że praca się rozpisywała, że my mamy romans, bo my tak się zbliżyliśmy do siebie. A nie było romansu? Jeszcze nie! To było tak wiarygodne. A u ciebie mi tego brakuje. Tak jakbyś wchodziła w ten taniec na 50%, pomimo że wyglądasz świetnie. No i tutaj całym sercem jestem z tym, co powiedziała pani Wonka. Totalnie myślę to samo. I bardzo się cieszę, że w końcu tak dosadnie ktoś zwrócił uwagę tutaj Julce, bo mi osobiście przeszkadzało to przy każdym pokazie. Rafał Maserak. 9. Ewa Kaszczy. 9. Tomasz Wygoda. 9. Iwona Pawlowicz. 8. Powiem wam, że i tak wysoka punktacja. Mamy 35 punktów, wszyscy dali 9, pani Iwonka dała 8. Jak gdybym miała ocenić ten pokaz, dałabym 7. Ale to mi tak osobiście, po prostu mi tak bardzo przeszkadza ta mimika, że nie dałabym rady tutaj dać 8. Mimo, że pokaz ogólnie sam w sobie był fajny. A przed nami jeszcze, kochani, ocena stylizacji tej pary. No i tutaj muszę powiedzieć, że Julka w ogóle przepięknie wygląda. Pięknie. Myślę, że głównie te włosy, no ale suknia też jest przepiękna. Tutaj stylistka pozwoliła sobie na mnóstwo wycięć i bardzo dobrze, bo Julka ma takie ciało, że tutaj naprawdę można było kombinować. I tutaj znowu widzimy obniżony stan spódnicy. Ona zaczyna się praktycznie na samych biodrach. Także jeśli chodzi o kreację Julki, to naprawdę miazga. Jeśli chodzi o to, co ma na sobie Michał, to jest to ciekawe. Pierwszy raz widzę taką a la marynarkę, która nie ma jednego rękawa. Także fajnie, że wprowadzają coś nowego, ale przy okazji wygląda to elegancko. Także no ja tutaj nic nie mam do dodania, mi obojętne czy ten rękaw jest, czy nie, nawet fajnie, że go nie ma, ale ogólnie prezentuje się to na Michale bardzo, bardzo dobrze. Tak prezentuje się tabela wyników po dzisiejszym odcinku. Mamy dwie pary z 40, jest to Roxy i Michał oraz Krzysztof i Sara. I na samym dole naprawdę dużą różnicą, bo przedostatnia para ma 30 punktów, a Dagmara i Marcin mają ich 19. Także tutaj widzimy, że jury no dobitnie nam pokazuje, kogo chciałoby się pozbyć z tego programu, ale zobaczmy jeszcze, kto głosami widzów opuści dzisiaj program. Spokojnie, do kolejnego odcinka może przygotować się już para Roxy i Michał. Krzysztof i Sara. Julia i Michał. Anitą i Jackiem. Macieja i Darii. Zostały dwie pary. Dagmara i Marcin oraz Alex i Iza. Zagrożone zostały dwie pary. Alex i Iza oraz Dagmara i Marcin. Dagmara i Marcin chyba są zagrożeni od drugiego odcinka, bo w pierwszym odcinku nikt nie odpadł. Także w każdym odcinku, w którym odpadła jakaś para, pani Dagmara z panem Marcinem są zagrożeni. Mam wrażenie, że nie zwiastuje to nic dobrego. Weźmy, kochani, wdech, wydech i zobaczmy, kto dzisiaj przechodzi dalej. Za tydzień z pewnością zobaczymy w akcji Dagmarę i Marcina. Ogłaszam, że decyzją jurorów i widzów z programem żegnają się Alex
i Iza. No i niestety dzisiaj żegnamy Izabelę i Aleksa. Tak jak przy pierwszych odcinkach było fajnie, że pani Dagmara ma tyle fanów i jakoś tam przechodzi psim swędem, że tak powiem, tak tutaj po prostu szkoda tych par, które odpadają. Ja wiem, że to nie jest turniej tańca, tak jak już wcześniej mówiłam, ale jednak jest to program o tańcu. I oczywiście tutaj większą wagę mają głosy widzów, tak naprawdę jak się uprzemy, to najgorsza para może wygrać ten program, oczywiście jestem tego świadoma. Ale tak powiem wam, z mojej perspektywy jako tancerki, to praca, jaką włożył pan Alex, jest naprawdę kolosalna w porównaniu do tego, jaką pracę włożyła pani Dagmara. Mimo wszystkich przeciwności, o jakich pani Dagmara tutaj nam mówiła, wszyscy dobrze wiemy, wszyscy już przez 5 odcinków się nasłuchaliśmy, ale naprawdę mimo to uważam, że pani Dagmara mogła włożyć więcej pracy i pokuszę się o stwierdzenie, że nie do końca zasługuje na to miejsce, w jakim się aktualnie znajduje. Uważam, że to był taki ostateczny odcinek dla pani Dagmary. Fajnie, że ona była, fajnie, że mogła sobie zatańczyć, ale to powinien być już koniec tej historii. Nie powinno to iść dalej, tym bardziej jeśli panią Dagmarę bolą te nogi, jeśli mówi, że to jej doskwiera, jeśli jej pokazy są na tak słabym poziomie. Dla mnie to już jest po prostu koniec tej przygody. Powinien być. I tym bardziej w tym momencie szkoda mi pana Aleksa, który naprawdę miał mnóstwo super pokazów i według mnie zasługuje jak najbardziej, żeby być w tym programie. I to są takie moje opinie. Ja oczywiście tego werdyktu nie zmienię, nawet nie mam ochoty tutaj nic zmieniać, ale widziałam po prostu, że mnóstwo ludzi w komentarzach pisali, że jest to absolutnie niesprawiedliwe. Widziałam komentarz Macieja Musiała, który również uznał to za niesprawiedliwy werdykt. Ale chciałabym tutaj zaznaczyć, że to nie program jest winny, to nie jury jest winne, tylko to ludzie, którzy głosują, są winni. Ale tak naprawdę, czy możemy użyć aż tak dużego słowa? Nie powiedziałabym. Pamiętajmy, że mimo wszystko jest to program rozrywkowy i to nie jest tak oczywiste, że tutaj wygrywa ten, który najlepiej tańczy. I o ile ja się zgadzam tutaj z ludźmi, którzy mówią, że jest to niesprawiedliwe, o tyle nigdy w życiu nie napisałabym komentarza, że pani Dagmara powinna sama zrezygnować i pozwolić, żeby pan Alex wrócił. Takie komentarze są totalnie nie na miejscu moim zdaniem, bo co pani Dagmara tak naprawdę może za to, że jej widzowie tak na nią głosują, że po prostu przechodzi dalej i znowu przechodzi dalej. To jest poniekąd piękne, że pani Dagmara ma za sobą taką rzeszę fanów, którzy pomimo jej poziomu tanecznego i tak na nią głosują, i tak w nią wierzą. I ja powiem wam szczerze, że jak na Instagramie natrafiłam na spoiler i przeczytałam te wszystkie komentarze, to doszłam do wniosku, że tak naprawdę są dwa obozy, jeśli chodzi o tą całą sytuację pani Dagmary. Jedni mówią, że będą cały czas głosować na panią Dagmarę, aż po złości, bo jury jest niesprawiedliwe, bo jury ją krytykuje, także te osoby będą oddawać tyle głosów, ile będą w stanie. A drugi obóz mówi, że jednak jest to program o tańcu, że jednak pani Dagmara nie powinna się znaleźć w tym miejscu, w którym się znajduje. I chciałabym tutaj powiedzieć, że nie mi to oceniać, ale z drugiej strony tak naprawdę liczą się tutaj głosy widzów. Więc ja jako widz też mam prawo się tutaj wypowiedzieć. No ja niestety znajduję się w tym drugim obozie. I o ile ja do pani Dagmarki nic nie mam, to tutaj po prostu już mamy takie poszkodowane pary, których poziom jest naprawdę nieziemski w tym programie. I tak jak wcześniej odpadały pary, które robiły dużo błędów, nie odnajdywały się zbytnio na parkiecie, tak tutaj pan Alex. No jest takie delikatne poczucie niesprawiedliwości we mnie, ale musimy się z tym po prostu pogodzić. I nie jechać teraz po pani Dagmarce, bo czym ona tutaj jest winna, że ma tylu sympatyków, tylko po prostu wspierać pana Aleksa, wspierać Izę, bo na pewno jest to dla nich trudne, żeby pogodzić się z takim werdyktem, tym bardziej po pokazaniu takiego poziomu tańca. No nic, kochani, po tych wszystkich emocjach żegnamy się. W następnym odcinku doszły mi słuchy, że pary będą przygotowywały dwie choreografie, także będziemy mieli co komentować w następnym odcinku, a ja wam bardzo dziękuję. Troszkę z takim ciężarem na sercu, bo jednak, no, co by tu dużo mówić, no nie zgadzam się z tym werdyktem. Jest to dla mnie szokujące, ale tak już wygląda ten program. Zobaczymy, co nam pani Dagmara pokaże w następnym odcinku i mam nadzieję, że wygra po prostu najlepszy. Także ja wam bardzo dziękuję, kochani, za oglądanie. Piszcie komentarze, ja uwielbiam w wolnym czasie poskrolować sobie te wasze komentarze i poczytać, co wy uważacie o danym odcinku. Także widzimy się za tydzień już w 7 odcinku. Jak to szybko leci. Dobrze, kochani, trzymajcie się, do następnego. Buziaczki.